Siemanko, witam na kanale Się Naprawi. W dzisiejszym filmie odświeżę wizualnie Opla Astra 4. generacji w wersji kabriolet. Trochę pracy w nim jest, pokażę Wam, co jest nie tak, co będę robił, zakres prac oraz później, jak te prace będą przebiegały. No i tak się Astra przedstawia. Lampy do robótki, ewidentnie. Zobaczę, czy coś z tego będzie można zrobić. Owadów, insektów, co nie miara. Druga lampa, nie lepsza. Ogólnie przeprowadzę pełną korektę lakieru. To jest na izolację złapane. To obudowa pewnie to lata, to tą izolację wymienię. No co, ogólnie zajmę się myciem, ogarnięciem. Felgi doprowadzę do ładu, bo bardzo długi czas nie były porządnie myte. Pył z klocków osadu, co nie miara. No ogólnie lakier w najgorszej formie nie jest, chociaż widzimy, słońce się załamuje, może tego nie widać, ale jest ogólnie troszkę zmatowiały lakier. A w pełni pokażę, jak go umyję, wyschnie, wtedy zobaczymy. O, tu widać hologramy, widać ewidentnie hologramki, jak się patrzy. O, też słoneczko jak ładnie pada. Widzimy właśnie zarysowania w słoneczku, widać. Ja już tutaj wcześniej, kilka dni temu, zrobiłem zapraweczki, więc wyschło i można będzie działać, matowić i robić, jak się patrzy. Rurkę też odświeżę. Bo wygląda nie za fajnie, więc ją sobie również zrobię. No ogólnie bardzo fajny samochodzik. Może nie jest praktyczny, no ale które kabrio jest praktyczne? I co, ogólnie środek auta zadbany. Nie jest popierdzielony. Ani tutaj w postaci siedzeń, ani na desce. Ładnie ten środek jest zachowany. Nie wspomniałem, Opel Astra 4 1.9 150 koni w nadwoziu kabriolet. Dobra, wyciągam sobie karchera, wszystkie sprzęty, nie sprzęty, pianownice. Będziemy sobie myć, pucować, myć. Wszystkie rzeczy z tym związane. Thank you.
może na tej feldze nie będzie tego widać, zobaczę z przodu. Ta jest bardziej zajechana. No i zobaczmy. Ładnie zaczyna brud puszczać i krwawić. Ładnie, ładnie. Dobra, robię kolejne felgi i spłukuję. Również bardzo ładnie. Druga przednia felga krwawi. Pięknie, no pięknie. Skoro etap wstępny mycia alufelg jest za mną, teraz wypianuję niebieską pianą Asterixa przy użyciu pianownicy, którą już pokazywałem. No i zaczynam pianowanką. Lecę z tematem. Astra upianowana. Chwilkę dam pianie na zareagowanie. Nie czuję, że rymuje. No ta niebieska piana jest mniej skuteczna niż ta biała K2, ale też daje radę. Auto stoi troszkę na słońcu, więc może ten efekt jest spowodowany, że słoneczko pada na samochód. Teraz zastosuję chemię na robeczki z firmy Cleantech Back Off. Szukam sobie tutaj calutki przód, grill, zderzak lampy. No i zaraz znowu spłukam, umyję samochód. I mam nadzieję, że tych robaczków się pozbędę. Plan na dzisiaj wykonany. Auto umyte. Wcześniej widzieliście, ogarnąłem aluski
wyczyściłem. Później użyłem preparatu, żeby usunąć drobinki metalu, smoły. Później odrobaczyłem preparatem od robaczków tutaj cały przód plus lusterka, ponieważ dużo było insektów rozmazanych, rozwalonych wręcz na przodzie samochodu. Później znowu aktywna piana, później mycie ręczne na dwa wiadra, opłukane, samochód czyściutki, stawiam do garażu na noc, od rana zaczynam działać, zacznę od glinkowania całego samochodu, otłuszczenia i zacznę polerkę. Jednak tą obudowę lusterka skleję. Ponieważ to są zatrzaski, któreś połamane czy ułamane. Niby to wchodzi. O, wchodzi, nie? Ale kurwa rusza się. Gdzieś któryś zatrzask nie trzyma, jest ułamany i po prostu to skleję na stałe, ładnie i będzie po robocie. Jak widzimy, lakier jest bardzo matowy. No, postaram się ogarnąć. Tutaj nawet widzimy takie rysy wzdłużne. Zobaczę z lampą, czy widać. Może nie widać tego, ale tutaj właśnie one są. O, troszkę widać teraz. Zauważyłem podczas mycia również tutaj przytarcie lekkie. Te przytarcie zobaczyłem. Ono spokojnie zejdzie. No i co? No i główny temat lampy, nie? Lampy są tragedia. Trzeba je zrobić, ogarnąć. I będzie gitarka. Skleiłem to lusterko, wzmocniłem na noc taśmą, żeby lepiej złapało. No i będzie zrobione. Nie będzie już szpecić ta izolacja z tej strony. No i lampy tak wyszły. Nie ma oczywiście ideału, ale zawsze to lepszy efekt wizualny. No i też światła będą lepiej świeciły. Druga strona tak wygląda. Moim zdaniem jak na chwilę robótki jest całkiem dobrze. A pasty, jakiej użyłem? Użyłem K2. Lamp Doktor. No lamp. A no właśnie. Zobaczcie, jaki ten lakier jest tępy. O kurna.
Dobra, zabieram się za glinkowanie. No i za najważniejszą część, czyli polerkę. Lecę z tematem. Glinkowanie, 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 glinkowanie na zawołanie, glinkowanie w Marianie, glinkowanie w sobotnie chlanie, glinkowanie na zawołanie. Ram, pam, pam. I tak z resztą samochodu. Zobaczcie, jakie brudki. Jakieś włosy, nie włosy, kłaki. Łoniaki chyba to są. Chyba łoniaki. Chyba to. Chyba trzeba stronę zmienić. Zagnieść. Zagnieść ogólnie. Glineczkę. Uformować kształcik. I jechać dalej z tematem. Zrobiłem tylko klapę i zobaczcie, ile brudu wchłonęło się w glineczkę. Znowu zagniatamy i lecimy kolejny elemencik Asterixa. I pomału jest wyczekiwany efekt. Już praktycznie zrobiłem pół samochodu. Tu musiałem jeszcze zapraweczkę zrobić, ponieważ były głębsze ryski, więc poczekam, aż ta zapraweczka wyschnie. Jeszcze raz tutaj ten fragment mały przelecę polereczką. Właśnie ten efekt najbardziej mnie cieszy, gdy samochód odzyskuje swój blask. Chociaż nie wiem, jak kiedyś wyglądał, ale mam nadzieję, że w dużym stopniu zbliżyłem się do tego. Auto skończone, zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Zajęło mi to, tak licząc, wczoraj około 2 godzin mycie, dzisiaj około 6 godzin. Robiłem przerwy, wiadomo, zjeść coś, odpocząć chwilę, ale takiej
pracy to około 8 godzin. Zaraz zobaczycie efekt. Jeszcze sobie podocieram wosk i na końcu powiem, co zrobiłem, jak przebiegało to wszystko, bo ponieważ nie wszystko pokazywałem, skupiałem się na pracy, a chcę wam pokazać, że w kilka godzin samemu w garażu można zdziałać naprawdę dużo, więc zaraz zobaczycie efekt. Tak się przestawia w całej okazałości z otwartym daszkiem. Można jechać nad morze. Więc to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco. Siemanko.